Cześć moi drodzy, bardzo często pytacie mnie o to, w jaki sposób wytrzymać na redukcji, wytrzymać ten proces odchudzania. I o tym dzisiaj zapraszam. Musicie zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Dla większości z Was dopasowana dieta, idealna dieta, wygodna dieta to tak jakby oksymoron, bo my kojarzymy odchudzanie z wyrzeczeniami, z restrykcją, z męczeniem się, z głodem i to nie do końca wyjdzie nam tak naprawdę w dłuższej perspektywie na dobre. Dlaczego? Dlatego, że większość z nas właśnie podchodzi do tego tematu tak zero-jedynkowo. Dieta równa się, usuwam na przykład pieczywo, usuwam słodycze i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często nieumiejętnie też do tego podchodzimy w taki sposób, że bez porady dietetyka czy trenera personalnego próbujemy na własną rękę schudnąć i tak intuicyjnie do tego podchodząc ucinamy zbyt dużo kaloryki naraz. W konsekwencji wydaje nam się, że czujemy głód, czujemy się lekko, to znaczy, że jest dobrze, o to chodzi. Nawet mnie nie kusi przez te pierwsze godziny czy dni na słodycze, ale nagle po kilku dniach już nadchodzi to załamanie. Dlaczego? Dlatego, że nasze zasoby psychoenergetyczne nie są proporcjonalne do tego, co tak naprawdę pokazuje nam rzeczywistość. Czyli jeżeli ktoś na przykład ma zapotrzebowanie kaloryczne rzędu, przypuśćmy 2000 kilokalorii, a nagle ucina intuicyjnie sobie swoją kalorykę w ciągu dnia i na przykład je okazuje się później po wpisaniu do programu dietetycznego na przykład 1000 kilokalorii, to nie dziwmy się, że może to nie wyjść tak naprawdę na dłuższą metę. Co to w ogóle ma oznaczać? Wytrwać na diecie. Kochani, my musimy tak naprawdę podejść do tego tematu w sposób mądrzejszy. W tym momencie musicie wyznaczyć sobie, jaka wartość się za tym kryje. Dlaczego ja w ogóle chcę schudnąć? Co mi to daje? Zrobić sobie taki rachunek moralny, jeśli chodzi o nasze dotychczasowe żywienie. Zrobić sobie przed sobą taki samoosąd. Dlaczego do tej pory wszystkie moje próby odchudzania nie wychodziły? Jak do tej pory się odżywiałem i co mi to dawało? Ta wartość, to pytanie dlaczego ja chcę schudnąć, tu powinno być dla Was kluczowe. Bo odchudzanie się po to, żeby na przykład dopiec koledze czy koleżance, żeby udowodnić, nie wiem, w rodzinie komuś, że uda mi się tak, wytrzymam te 3 tygodnie czy 4 tygodnie, na świętach się pokażę wszystkim, dostanę mnóstwo pochwał i później zobaczymy, jakoś to będzie, to mija się z celem po prostu, więc pytanie dlaczego ja chcę schudnąć, powinno być to dla Was kluczowe. Ja sobie też to pytanie zadałem i byłem po prostu wściekły pewnego dnia już na siebie, że nawet idąc na uczelnię na zajęcia, ja muszę wychodzić wcześniej o pół godziny, żeby w momencie, kiedy już dojdę na uczelnię, jeszcze posiedzieć na ławce, prawda, przed salą i żeby moje plecy na przykład wyschły, bo koszula była mokra, bo ta otyłość mi po prostu przeszkadzała, ja się siebie wstydziłem. Jeżeli sami nie potraficie dopracować sobie tej diety jakbyście chcieli, to idźcie do specjalisty, nie krępujcie się, nie bójcie się, on was nie zje, on was nie okrzyczy, on po prostu będzie chciał poznać waszą historię. Taki dobry dietetyk zawsze kładzie nacisk również na dotychczasowe wasze nawyki żywieniowe, szuka luk, szuka jakichś błędów żywieniowych. On chce Wam pokazać tą lepszą drogę i te błędy, jakie do tej pory tak naprawdę nieświadomie popełnialiście, wskazać. Dobra dieta to ma być taka dieta, na której Wy się nie męczycie, na której Wy czujecie się super, czujecie się lżej, ale też nie macie w głowie ciągle tych myśli dotyczących tego, kiedy to się skończy, bo Wy już nie wytrzymujecie. To tak nie powinno w ogóle działać. Więc odpowiadając na pytanie, jak przetrwać na diecie, odpowiem: rzuć tą dietę, którą sobie stworzyłeś i zacznij dietę w sposób racjonalny po prostu wprowadzać do swojego życia, bo na dłuższą metę to nie przejdzie. Nie możesz się męczyć na redukcji, po prostu nie możesz. Jeżeli masz ochotę na coś zakazanego, to po prostu to zjedz i trzymaj się większości czasu tej dobrej mocy żywieniowej. To tyle z mojej strony, jeżeli odcinek Ci się podobał, to naciśnij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, naciśnij subskrypcję i do zobaczenia wkrótce. Cześć!